Nazywam się Oliwier Balcer. Znajdujemy się w Muzeum Ziemi Kępińskiej. Mamy 13 października. Proszę, żeby się Pani przedstawiła, opowiedziała coś o sobie. Nazywam się Irena Sadek. Urodziłam się w Kępnie i do tej pory mieszkam w tym mieście. Jest to mi miasto bardzo, bardzo drogie. Pracując nie miałam czasu, a pracowałam w służbie zdrowia, nie miałam czasu zająć się analizowaniem przeszłości naszego miasta, ale teraz mam czas i stało się to moją pasją. Należę do Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, jestem w zarządzie, jak również jestem w zarządzie w Stowarzyszeniu Socjum Kępno i Okolice. Zachęcam do oglądania strony, szczególnie Socjum Kępno i Okolice, gdzie jest przeszło 20 tysięcy zdjęć starego i aktualnego Kępna. Jakie są Pani pierwsze wspomnienia z Kępnem? Pierwsze wspomnienia, no muszę powiedzieć, urodziłam się w 1945 roku, więc łatwo wyliczyć, ile mam lat. Rodzice często opowiadali mi, pamiętam tak mniej więcej od 4-5 roku życia. Do szkoły podstawowej chodziłam w Kępnie. Chodziłam, to wtedy nazywała się szkoła numer 2 i mieściła się na ulicy Poniatowskiego. Wiecie, które to miejsce? Za rynkiem, tak vis-à-vis Kościoła Ewangelickiego. Chodziłam tam do szkoły podstawowej i chcę Wam opowiedzieć, jak to było, były to czasy politycznie nieciekawe i chodziła ze mną do klasy ewangeliczka, nazywała się Helga Jersak, mieszkała w tym domu, gdzie obecnie pastor. Wiecie, gdzie pastor mieszka? To w tym domu mieszkała Helga. Tak, tam Helga mieszkała. Była to szczupła, wystraszona dziewczyna, a były to czasy, kiedy religii uczył ksiądz w szkole. I przypominam sobie momenty, jak ksiądz przychodził, myśmy zostawali oczywiście na religii, a Helga z dwoma blond workoczykami wręcz uciekała, bała się i uciekała. Z Helga do 1957 roku chodziła z nami do szkoły, a potem z całą rodziną wyjechała do Niemiec. I proszę sobie wyobrazić, że 10 lat temu, czyli w 2009 roku, zjawiła się w Kępnie z mężem, ze swoją rodziną i usiłowała znaleźć koleżanki. Znalazła jedną z koleżanek, pamiętała imię i nazwisko panieńskie, Zenia Polak, ale jak to kępnianie, wszyscy się znamy. Mówi, ona się nie nazywa Polak, ona się nazywa Wróbel. A ta Helga taka spłoszona mówi, a ja się nazywam Wróbel. Niemieckie nazwisko bez U, Wróbel. Obydwie zorganizowały spotkania i ona, ja załatwiłam, bardzo chciała zobaczyć Kościół Ewangelicki, więc załatwiłam z pastorem spotkanie w Kościele, to było w 2009 roku. Załatwiłam z pastorem, zobaczyli, powspominali, podziwiali, jak Kościół jest ładnie w środku. A byliście kiedyś w środku w Kościele Ewangelickim? Może będzie okazja, warto zobaczyć. Warto zobaczyć w każdym razie. I teraz ona, ta Zenia Wróbel, co 2 lata jedzie do Niemiec ją odwiedzać, a Helga przyjeżdża tutaj. I w tym roku właśnie też spotkałyśmy się. Ona, bałam się, że nie umie po polsku, ale usiłowała mówić po polsku, a ja swoim niezbyt doskonałym językiem niemieckim z nią, ja mówię, Helga, ty mów po polsku, a ja po niemiecku. I bez problemu, żeśmy się porozumiewały. Wspominała, że jej ojciec pracował w rozlewni wód gazowanych, która się mieściła na ulicy Warszawskiej. Mama natomiast była taką pomocą domową wielu takich zamożniejszych rodzin w Kępnie. Mama pochodziła z Przybyszowa, to jest wioska pod Kępnem, a tato pochodził z Klin. Usiłowali poszukiwać groby swoich przodków na cmentarzu ewangelickim, ale niestety nie znaleźli już. Ale utrzymujemy razem, szczególnie ta Zenia jeździ do Niemiec, a jak tutaj się spotykamy i bardzo mile wspominamy te czasy.
To tyle, co miałam wspomnień moich właśnie z dziewczyną, która była ewangeliczką.